Szanowni Państwo, spotykamy się przed dworcem PKP w Koszalinie. Mieszkańcy Koszalina czekali kilkadziesiąt lat, żeby rozpoczęła się budowa tego dworca. Budowa nowoczesnego dworca w PKP w Koszalinie, który będzie wizytówką miasta. Myślę, że już dziś nikt nie ma wątpliwości, że ta budowa trwa. Ta budowa jest w trakcie realizacji. Ja jestem w kontakcie bezpośrednio z PKP, jak i z wykonawcą tego dworca. Dziś rozmawialiśmy z wykonawcą i mam parę informacji dotyczących harmonogramu wykonania tej inwestycji. Po pierwsze, ta inwestycja jest realizowana z lekkim przyspieszeniem w stosunku do harmonogramu. Około 2 tygodnie przyspieszenia w stosunku do zaplanowanego harmonogramu. Inwestycja jest realizowana od marca tego roku, w związku z tym po niespełna czterech miesiącach realizacji dworca, który jest inwestycją realizowaną ze środków rządowych, z rządowego programu modernizacji dworców. Mamy dziś lekkie przyspieszenie, jeżeli chodzi o realizację harmonogramu. 50% prac rozbiórkowych starego dworca jest już zrealizowanych. W lipcu rozpoczą się prace ziemne na budowie nowego dworca. Od sierpnia realizowane będą prace żelbetowe w ramach tej inwestycji i do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, więc do końca marca 2024, zgodnie z harmonogramem, nowy dworzec będzie w stanie surowym otwartym i od marca do końca przyszłego roku, do końca 2024 roku będą trwały prace wykończeniowe. Jeżeli są różnego rodzaju problemy, kwestie robocze, jestem w ciągłym kontakcie z prezydentem Jedlińskim, z PKP, także przy tutaj udziale wykonawcy, który wszystkie działania swoje podejmuje zgodnie właśnie, tak jak powiedziałem, z podejmowanym harmonogramem. Dziś, jak mówi wykonawca, nie ma żadnych obaw co do tego, aby ta inwestycja była opóźniona. To znaczy termin końca przyszłego roku jest aktualny i do końca 2024 roku mieszkańcy Koszalina będą mogli już korzystać z tego dworca, z pięknego dworca PKP, z nowoczesnego, jednego najnowocześniejszych w tego typu miastach, w miastach, byłych miastach wojewódzkich, dworca PKP w Polsce, dostosowanego do potrzeb XXI wieku, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziś w sytuacji, kiedy mamy światowy kryzys, realizacja danej inwestycji zgodnie z harmonogramem to jest duży sukces wykonawcy i bardzo się cieszę, że dzięki tej współpracy PKP, wykonawcy i prezydenta miasta ta realizacja tej inwestycji jest zgodnie z planem. Kilkadziesiąt lat czekali mieszkańcy Koszalina na to, aby to ruszyło. Ja z Państwem spotkałem się w 2019 roku przed dworcem i obiecałem mieszkańcom Koszalina, że jeżeli zostanę posłem tej ziemi, to dopilnuję, aby ta inwestycja była realizowana i dumny jestem z tego, że w tej chwili wszyscy już to widzą, że ona jest realizowana. Najpierw projekt, później wyłonienie wykonawcy, problemy związane z budżetem, ponieważ wzrosły ceny związane z wykonaniem, rozstrzygnięcie przetargu, prace związane właśnie z dostosowaniem tutaj przejść podziemnych, nowe kasy, wejście na perony. To wszystko zostało wykonane w taki sposób, że dziś możemy powiedzieć, ta inwestycja jest realizowana, stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii i nie ma zagrożenia, żeby ta inwestycja była realizowana niezgodnie z harmonogramem. Ona jest realizowana i będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, a tak jak już wcześniej powiedziałem, nawet z lekkim przyspieszeniem. Cieszę się, że Koszalin dziś jest jednym wielkim placem budowy. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni dwie ważne inwestycje jeszcze w naszym regionie zostaną oddane do użytku. Również dziś rozmawiałem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym, że w tej chwili inwestycją numer jeden w naszym województwie była kwestia oddania tunelu w Świnoujściu do użytku,
W najbliższych dniach rozpoczną się działania związane z oddaniem do użytku obwodnicy Sianowa, tak żeby w pierwszej połowie lipca obwodnica została oddana do użytku. Myślę, że na tą inwestycję również mieszkańcy Sianowa, jak i turyści, którzy tutaj przyjeżdżają do naszego regionu na wakacje, czekają. Także dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu trwają ostatnie prace tutaj na wiadukcie w Koszalinie i także w ciągu najbliższych paru tygodni wiadukt zostanie oddany do użytku. Przypominam, że jest to inwestycja realizowana we współpracy rządu i samorządu. 24 miliony złotych z rządowego programu, z którego została dofinansowana ta inwestycja budowy wiaduktu. Miasto nigdy nie dałoby rady, aby mogło samo wybudować nowy wiadukt. Tak samo miasta nie stać by było na tą inwestycję Koszalina. Myślę, że możemy w wielu sprawach się zgadzać, ale zdecydowana w wielu sprawach nie zgadzać, ale myślę, że zdecydowana większość mieszkańców Koszalina jest przekonana, że ten dworzec i ten projekt, który za mną, będzie dumą Koszalina, będzie wizytówką Koszalina. I dumny jestem z tego, że jest to inwestycja realizowana zgodnie z planem. Założenia przetargu były takie, żeby to był dworzec, żeby to była inwestycja przyjazna środowisku. Na tym projekcie tego nie widać, ale gdyby pan widział zdjęcia z góry, tam cały dach jest wyłożony fotowoltaiką chociażby. W związku z tym będzie to zgodnie z tymi założeniami przetargowymi. Będzie to z jednej strony w moim przekonaniu inwestycja, która będzie wizytówką miasta, a jednocześnie rzeczywiście dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i samowystarczalna od tej strony środowiskowej. Też deszczówkę? Tak. Pod tym względem tak był zaprojektowany przetarg, aby to była samowystarczalna od strony właśnie pozyskiwania energii inwestycja i w tym planie, i w tym projekcie, który za mną, jest to realizowane. Ja przede wszystkim chciałem się z Państwem dzisiaj spotkać, żeby zapewnić mieszkańców Koszalina, że ona jest realizowana zgodnie z planem, nawet trochę szybciej niż przewiduje harmonogram, i przedstawić harmonogram na kolejne miesiące, czyli te prace ziemne, prace żelbetowe i informacje o tym właśnie, że nie ma na tę chwilę żadnych przesłanek, które pozwoliłyby na to, aby bać się, że to będzie inwestycja wykonana niezgodnie z harmonogramem, wręcz przeciwnie, jest realizowana zgodnie z planem. Myślę, że nawet w marcu tego roku, jak był rozstrzygnięty przetarg, to wiele osób się zastanawiało, wątpiło w to, czy to rzeczywiście ruszy, no bo jest to inwestycja, na którą przez wiele lat wiele osób czekało. Podpisy były zbierane, wielu społeczników przy tym chodziło, ale dziś już wszyscy widzą, że jest realizowana i będzie zrealizowana zgodnie z harmonogramem.